Doktor Holmes przy współpracy z firmą Tontom opracował wzór na najpiękniejsze trasy wakacyjne. Wzięli pod uwagę zmienne takie jak ilość zakrętów, wzniesień, pogodę w danym rejonie, natężenie ruchu, odległość od autostrad, malownicze widoki. I na tej podstawie powstał wzór, który jeżeli podstawimy wszystkie wartości do tego wzoru i wyjdzie nam wynik powyżej 85%, to mamy wtedy gwarantowaną podróż życia. E, firma TomTom -tom, e, zrobiła badania pośród 14 tysięcy kierowców w Europie e, i zadała pytania, co się liczy. E, na tej podstawie powstała klasyfikacja poszczególnych kategorii, co jest ważne, co jest mniej ważne. Na przykład, czy po trasie powinno być e, dużo postoi, dużo parkingów, najlepiej w jakichś malowniczych scenariach, czy też postoje nie są tak ważne. E, no, na przykład, czy trasa ma jakieś malownicze widoki, czy można się podzielić tym miejscem od razu w social media bezpośrednio z tej trasy. No i z tej klasyfikacji powstały punkty, od jednego do trzech, czterech, w zależności ile tam było odpowiedzi. I podstawiając te wyniki do wzoru doktora Holmesa, uzyskujemy wynik, który mówi nam, czy nasza trasa będzie piękna, czy też powinniśmy rozważyć inną. To są trasy w całej Europie. W tym momencie mamy 25 takich tras już wybranych, z czego Droga Atlantycka w Norwegii zdecydowanie jest numerem jeden na tegoroczne wakacje. Wiemy, że po tej trasie parkingi będą rozmieszczone regularnie, nie będą one nudne, droga nie będzie zbyt kręta, nie będzie zbyt wielu nachyleń, będzie przebiegała wśród pięknej scenerii, będziemy mogli się tam zatrzymać, podziwiać, tak żeby ta podróż od samego początku była przyjemna, a nie stresująca, żeby jak najszybciej dojechać na miejsce.